Historia sztuki to właściwie nie jest zawód. Historia sztuki to dyscyplina, którą się po prostu uprawia, ale w istocie rzeczy trzeba mieć przede wszystkim do tego ogromne emocje, miłość i pasję, bo tylko wtedy to ma sens. Ja pokochałam historię sztuki jeszcze jako młoda dziewczyna. Zaczęło się jeszcze w liceum. I marzyłam albo o historii sztuki, albo o chemii, ale potem doszłam do wniosku, że historia sztuki będzie jednak przyjemniejsza. I chyba miałam rację. Robię to całe życie, badam, piszę, podróżuję, oglądam, porównuję, pomagam, uczę, czyli wykonuję kilkanaście różnych zawodów tak naprawdę. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że po prostu gdzieś na początku jest właśnie historia tego, dlaczego ludzie kreowali różne dzieła sztuki wizualnej, dlaczego budowali takie, a nie inne gmachy. I szukanie odpowiedzi, w jakich okolicznościach to robili, po co to robili, czemu im to służyło i co im to dawało. Moim marzeniem tak naprawdę od dzieciństwa było, żeby to, co zrobię jako naukowiec, to, czego dokonam, co odkryję i co opiszę, żeby przeszło do wieczności. Takie marzenie każdego dziecka, żeby zostawić po sobie ślad na ziemi, nawet jeżeli już nas tutaj nie będzie. I wydawało mi się, że nie jestem w stanie dokonać rzeczy na miarę Nagrody Nobla czy Oscara i chyba miałam rację. Natomiast na pewno jestem w stanie zrobić coś, co przynajmniej w kilku bibliotekach zostawi fiszki z moim nazwiskiem. I badania, które jestem w stanie przeprowadzić, zmienią widzenie innych ludzi, tak, nie tylko zawodowców i nie tylko naukowców, ale po prostu świata, na wiele spraw. Każdy temat, który podejmuję badawczo, służy do tego, żeby otwierać ludziom oczy na coś, czego być może do tej pory nie dostrzegali. Jest takie w historii, w badaniach historycznych pojęcie miejsca pamięci, lieu de mémoire. To wymyślił francuski badacz, historyk Pierre Nora. I nazywa tymi miejscami pamięci w przeszłości, nie tylko oczywiście miejsca w sensie geograficznym, ale także zdarzenia czy przedmioty, które stanowią o tym, że pamięć danej zbiorowości, danego społeczeństwa, może definiowanego jako naród, a może tylko jako mieszkańcy tego miasta, ma wyjątkową wartość. Stanowi, że dzięki temu pamiętają. Ja sobie bardzo szybko uświadomiłam jako badacz, że oprócz miejsc pamięci każda grupa społeczna, każdy naród i każda grupa na przykład mieszkańców jakiego miasta czy regionu ma także miejsca niepamięci. Takich rzeczy, o których nie pamiętam, białych plam, o których nie chcę pamiętać, nie chcę wiedzieć. I te wydają mi się dużo bardziej interesujące. Odsłanianie przed oczami widzów tych fragmentów historii i tych zdarzeń wiążących się ze sztuką, ilustrowanych sztuką czasami, a czasami po prostu uosabianych przez sztukę, które znikły z naszej zbiorowej pamięci, dlatego że są na przykład niewygodne, albo dlatego, że kojarzą nam się z jakimiś nie najlepszymi działaniami, jakie podejmowaliśmy kiedyś w przeszłości. Największą motywacją jest dla mnie chęć odpowiedzenia na pytania, których do tej pory jeszcze sobie nikt nie zadał. To może dotyczyć różnych rzeczy, bo na przykład moja książka profesorska poświęcona Połądze, czyli kurortowi, który powstawał dzięki zaangażowaniu rodziny Tyszkiewiczów, ale na ziemi litewskiej, właściwie to formalnie kurlandzkiej, i był miejscem, do którego przyjeżdżali Polacy. Całe to badania związane z Połągą miały jakby założeniu za cel odpowiedzenie na pytanie, jak wyglądała polska historia tego miejsca. Bo Połąga jest miastem litewskim i należy do historii Litwy, także w tradycji głębokiej, bo tam jest pochowana, urodziła się i została pochowana Birutę. Jedna z najważniejszych, właściwie takich na pół legendarnych postaci przeszłości litewskiej. Ten polski epizod, kiedy przyjeżdżali tam polscy malarze malować mariny, przyjeżdżali polscy poeci pisać swoje książki i wiersze, troszkę się zatarł w litewskiej pamięci, a z naszej też zniknął, bo w momencie, kiedy wymarło pokolenie, które Połągę pamiętało z dzieciństwa czy z wizyt z rodzicami, właściwie przestaliśmy mieć świadomość, że w ogóle kiedykolwiek Polacy mieli swoje ukochane nadmorskie, polskie uzdrowisko nad Bałtykiem. I ta książka miała właśnie taką plamę białą wypełnić. Ale na przykład interesuje mnie też czas, który wiąże się z obecnością niemieckich architektów w Gdańsku. I temu poświęciłam wiele badań i pewnie za to dostałam nagrodę Heweliusza.
Ale też moi doktoranci i studenci poświęcili temu swoje badania, pokazując, jak to miasto się zmieniało w czasach pruskich, które my mało chętnie pamiętamy w dziejach tego miasta. Teraz zajmuję się dziejami relacji polsko-rosyjskich po powstaniu styczniowym w Warszawie. To też taki czas, który my znamy głównie z powieści Lalka Bolesława Prusa, bo jest na liście obowiązkowych lektur szkolnych. A przecież w Lalce nie ma ani jednego Rosjanina. To nie jest żadna prawda o Warszawie. W Warszawie wtedy, kiedy Wokulski po niej chodził razem z panną Łęcką, mieszkało kilkanaście tysięcy Rosjan i to zajmujących eksponowane stanowiska. A sklep Wokulskiego mieścił się niemal naprzeciwko Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pracowało kilkuset Rosjan na różnych stanowiskach. Prawie wyłącznie Rosjanie byli tam profesorami i studiowało wiele rosyjskich młodych obywateli. Więc my jakby uciekliśmy od pamięci o tym, że Warszawa była współtworzona w tamtym czasie nie tylko przez Polaków, ale także przez Rosjan. Mnie jako historyka sztuki oczywiście interesuje architektura. I architektura tworzona przez rosyjskich architektów i tworzona przez polskich architektów, ale za rosyjskie pieniądze. I mam wrażenie, że tu też da się jeszcze wiele opowiedzieć o tym, jak naprawdę wyglądał świat, w którym Polacy i Rosjanie musieli mieszkać pod jednym dachem. Człowiekiem, który tak naprawdę zrobił ze mnie naukowca, był mój promotor. Promotor mojej pracy magisterskiej i doktorantu, czyli profesor Tadeusz Stefan Jaroszewski, nieżyjący już od ponad 20 lat. Był uczonym i sybarytą jednocześnie, człowiekiem, który kochał historię sztuki i podróże. Kochał jeść i to przyczyniło się trochę do jego przedwczesnego odejścia. I kochał gawędzić. Jego opowieści o architekturze były nie tylko opowieściami o porządkach architektonicznych, stropach, liczbach pomieszczeń i nazewnictwie, ale opowieścią o ludziach, którzy tam żyli, mieszkali, którzy zainwestowali pieniądze, zdecydowali o wyborach takich, a nie innych twórców czy wykonawców, którzy wyposażali potem te budynki. Każdy artykuł Tadeusza Jaroszewskiego, każda jego książka to opowieść o ludziach, w których architektura jest tłem, przedmiotem, podmiotem, oprawą, ale tak naprawdę ważniejsi są ludzie. Nie tylko ci, którzy ją wykreowali, nie tylko malarze, rzeźbiarze, architekci, ale także zleceniodawcy, inwestorzy, strona finansująca i w ostatecznym rezultacie także użytkownicy, którzy potem decydują o tym, jaki dany obiekt przybiera kształt przez dzieje. Nauka ma to do siebie, że przede wszystkim polega na zaspokajaniu ciekawości. Nie może być naukowcem ktoś, kto nie jest ciekawy świata. A proszę pamiętać, że wielu ludziom to zostaje odebrane czy gdzieś stłumione w toku edukacji. Ciekawe tak naprawdę świata są trzyletnie dzieci. Ale potem różnie się to już układa. Jedni zaspokajają swoją ciekawość już na poziomie szkoły podstawowej, inni na poziomie studiów, a inni nigdy. I ci nigdy mają szansę zostać dobrymi naukowcami. Bo uprawianie nauki to zaspokajanie ciekawości. Najpierw własnej, a potem cudzej. Ona nas w jakiś sposób posuwa w wiedzy o świecie i pozwala ten świat czynić lepszy. Są różne dziedziny nauki i w różnych te procesy zachodzą różnorako. Myślę też, że nauka może też wieść na manowce, tego też trzeba być świadomym. Że może zaprowadzić nas tam, dokąd wcale nie chcielibyśmy pójść. Ale bez nauki nie będziemy w stanie przewidzieć przyszłości i nie będziemy w stanie zdobyć narzędzi, które pozwolą zaradzić niebezpieczeństwom, które stoją przed cywilizacją. Ja się zajmuję bardzo niewielkim wycinkiem nauki. Nauką historyczną i to też ograniczoną tak naprawdę tylko do zdarzeń związanych z twórczością artystyczną ludzi. Ale wbrew pozorom tam też tkwi odpowiedź na wiele pytań, które dręczą ludzkość i tam tkwi też wiele odpowiedzi na pytania, które będziemy sobie stawiać w przyszłości. Po prostu cechą nauki jest to, że ma pewien walor profetyczny. Pozwala szybciej niż w innych obszarach przewidzieć skutki swoich działań. Czy jest jeszcze coś do odkrycia? Nie będę wypowiadała się w imieniu innych dziedzin, bo tam na pewno. Czy jest coś w historii sztuki? Bardzo dużo. Proszę pamiętać, że różne dziedziny i różne dyscypliny nauki swoją dynamikę rozwoju zawdzięczają zapotrzebowaniu społecznemu. I tak na przykład te dziedziny, które mają przełożenie na dydaktykę na poziomie szkół podstawowych i średnich, są ogromne, ponieważ jednym z ich zadań było nie tylko odpowiadanie na różne pytania z przeszłości,
czy teraźniejszości, ale także kształcenie nauczycieli, którzy by umieli na te pytania odpowiadać, jak przyjdą do nich młodzi ludzie. Dlatego te dyscypliny, które są odbiciem nauczania początkowego i średniego, są ogromne. Historia, biologia podstawowa, polonistyka. To są dziedziny gigantyczne, w których pracuje bardzo wielu uczonych, prowadzących bardzo szeroko zakrojone badania i wyłapujących bardzo różne wątki, w przypadku na przykład historyków z przeszłości Polski i innych narodów, dotyczące historii gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, militarnej i wielu innych. Natomiast historia sztuki należy do wąskich dyscyplin, tak jak muzykologia czy teatrologia, które nie są wykładane na poziomie podstawowym i w bardzo minimalnym stopniu na poziomie edukacji w szkołach średnich. W związku z tym uczonych, którzy zajmują się tymi dyscyplinami, jest bardzo niewielu. W Polsce czynnie uprawiających historię sztuki naukowców w różnych dziedzinach i obszarach jest zaledwie kilkuset. A na przykład w muzykologii jeszcze pewnie 1/4 tego, ilu jest historyków sztuki. To w praktyce oznacza, że ogromne połacie aktywności ludzkiej przeszłości, której pozostałością są gmachy, obrazy, cykle grafik czy rzeźby, nigdy jeszcze do tej pory nie doczekała się żadnego badania i żadnego badacza, który rzuciłby na nich okiem. Jest nas po prostu za mało. W związku z tym na pewno historia sztuki to dziedzina, w której jest bardzo dużo do zrobienia. Zbliżenie się do nauki w każdym wieku, niezależnie od tego, czy ktoś ma 3 lata, czy 30, czy 73, to szansa na poszerzenie swoich horyzontów i zaspokojenie swojej ciekawości. Ja zakładam, że wszyscy, którzy mają cokolwiek wspólnego z Hevelianą, uczestniczą w projektach, programach, ofertach, to już są ci ciekawi. I wiedzą, że jest to sposób na to, żeby świat swój wewnętrzny wzbogacić, a zewnętrzny uczynić lepszym. I na pewno interesowanie się nauką, i to każdą jej dziedziną i dyscypliną, bo przecież nauka tak naprawdę pokrywa swoimi zainteresowaniami wszystkie obszary aktywności i obecności świata materialnego i niematerialnego wokół nas. To szansa po prostu na ciekawe życie.